Witamy w HTV. Po meczu z Zieleńczanką rozmawiamy z Radosławem Jaroszem. Dzień dobry. Witam. Mecz zakończony zwycięstwem 4-1. Powiedz, co sądzisz o tym spotkaniu? No, mecz zaczęliśmy niezbyt dobrze. Nie wyszliśmy na niego z odpowiednią motywacją, dlatego straciliśmy bramkę. Dobrze, szybko odzyskaliśmy prowadzenie. No i potem już w drugiej połowie było w sumie dużo niedokładności, ale cieszy wynik. Czy ta pierwsza strata zmotywowała Was do walki i dlatego 4-1? No, myślę, że na pewno nas podrażniło to, żeby wygrać, zdobyć 3 punkty i jeszcze dalej uciekać. Teraz już chyba Borkowi, tak? Bo Borek jest na drugim miejscu. No. Skąd się wzięło to, że jednak na początku oddaliście trochę inicjatywę Zieleńczance? Wydaje mi się, że to jest tak, jak trener mówi w szatni, że mamy właśnie taką polską mentalność, że jeśli już jeden mecz się dobrze zagra, to drugi się odpuszcza. I faktycznie odpuściliście, czy po prostu to gdzieś podświadomie? No, początek meczu mieliśmy taki niezbyt dobry. No, najważniejsze jest to, że są 3 punkty, uważam. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dla HTV Agata Marzec.